Powiem wam, że w niejednym pałacu już chleb jadłam, ale w takim to pierwszy raz. Dominantą rogalińskiej rezydencji jest oczywiście pałac. Wzniesiono go w latach 70. XVIII wieku jako rodową siedzibę zamożnego szlachcica i pisarza wielkiego koronnego Kazimierza Raczyńskiego. Utrzymany w stylu przejściowym pomiędzy późnym barokiem, rokokiem i klasycyzmem, w typie zwanym pomiędzy dziedzińcem i ogrodem, powstał według projektu nieznanego twórcy z kręgu warszawskich architektów królewskich. Przechodząc w ręce kolejnych pokoleń Raczyńskich, pałac ulegał tylko niewielkim zmianom. W zasadzie to zmieniało się tylko w środku. Ludzie lubią remonty, narzekają, ale lubią. Zmiana to zmiana. Mijając przed dziedziniec, ujęty czworakami, wchodzimy przez mostek i bramę na rozległy dziedziniec otoczony budynkami stajni, powozowni i drewutni, zamknięty złocącym się w oddali pałacem o zapraszających skrzydłach. Jego główna bryła stanowiła właściwy dom Raczyńskich. Na szczycie dachu znajduje się rokokowe putto w rzymskiej zbroi, które od końca XVIII wieku strzeże rogalińskiej rezydencji, jej mieszkańców i gości. Ale to kopia jest. Oryginał schowali gdzieś w południowym skrzydle. Wszystkie pomieszczenia korpusu pałacu połączono amfiladowo. Podzielono na reprezentacyjne piętro oraz podporządkowany codziennemu życiu mieszkańców parter. Przedstawiciele kolejnych pokoleń Raczyńskich zaliczali się do społecznej elity, a Rogalin bywał centrum życia polityczno-kulturalnego Wielkopolski. A szlachectwo niestety zobowiązuje. Piętro zostało zaprojektowane z myślą o funkcjach, które sprawował fundator Rogalina Kazimierz Raczyński, a te zobowiązywały między innymi do wystawnych przyjęć. Ich sceną była wielka sala balowa. Gospodarz utrzymywał też własną dworską kapelę. Po 1815 roku Edward Raczyński zamienił salę balową na wypełnioną pamiątkami zbrojownię. Była to pierwsza muzealna izba w Wielkopolsce. Wykonane wówczas sztukaterie, witraże i inne quasi-sakralne dekoracje stanowiły tło dla militariów, pamiątek narodowych i familijnych. W warunkach utraconej niepodległości ta romantyczna kreacja budziła historyczne wspomnienia i ducha tożsamości narodowej. A przed wojną stał tutaj ogromny, wypchany niedźwiedź. Drugą salą służącą w XVIII wieku reprezentacji była okazała sala biesiadna, zamieniona w końcu XIX wieku na bibliotekę. Pamiątką po okresie hucznych imprez i uroczystości jest barokowa kołyska paradna do prezentacji nowonarodzonych dzieci. Wystrój biblioteki zaprojektowany przez Zygmunta Händla stanowił piękną oprawę dla 11 tysięcy cennych wydawnictw o sztuce. Zarówno książki, jak i wyposażenie biblioteki przepadły w czasie II wojny. Rekonstrukcja wystroju była jednak możliwa dzięki archiwalnym fotografiom i zachowanym w Muzeum Narodowym w Krakowie projektom. Fotografia to jednak od samego początku miała przyszłość i ciągle ma. Fundator pałacu, Kazimierz Raczyński, miał nadzieję gościć w nim króla Stanisława Augusta. Król nigdy do Rogalina nie dotarł, chociaż czekał tu na niego paradny apartament. Kolejne pokolenia Raczyńskich zmieniały przeznaczenie i wystrój dziedziczonych po przodkach wnętrz. Apartament ten zajmowali potem ostatni przed wojną właściciele Rogalina, poznański wojewoda Roger Adam Raczyński i jego żona Helena. Pomieszczenia te noszą ślady aranżacji inspirowanych drogimi Helenie trendami lat 30. Odnaleźć je można zarówno w jej sypialni, jak i w reprezentacyjnym salonie, w którym jej mąż podejmował dostojnych gości. Jeżeli podobały wam się różne przedmioty prezentowane w Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu, to tutaj jest ich cała masa.